Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj razem z ojcem Remim i z Szarusiem witamy was w odcinku zatytułowanym Góra. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, w którym wspominamy Matkę Bożą z Góry Karmel. A więc tam są takie różne tajemnicze też związane z tym uroczystym dniem przedmioty, jak na przykład szkaplerz. Ja będę zaraz chciała ojca Remiego zapytać, co on mógłby dzieciom powiedzieć o szkaplerzu. Ale najpierw chciałabym, abyście zobaczyli pewne szczególne góry, które występują w Biblii. Jest takich gór dużo. Bardzo dużo. Pierwsza taka góra szczególna to jest góra Tabor. Naprawdę wysoka góra. A ciekawe, czy zanim wymienisz... Czy ale dzieci... zaraz zdjęcia będą też. Ale czy dzieci potrafią jakąś górę w ogóle same z siebie powiedzieć? Góra z Biblii. Gdybyście teraz, zanim pójdziemy dalej... Nie zdradzamy jeszcze. Nie, jaka jest góra w Biblii, którą tak... Chociaż jedno wymieńcie, że wiecie, że taka góra w Biblii była. No, dobra, macie już jakąś na ciekawe, myśli? Nie? Ja myślę, że dzieci kojarzą góry. No właśnie. No dobra, to wymieniamy. Zobaczmy najpierw górę Tabor. Zobaczcie, ona jest naprawdę wysoką górą. I tam Pan Jezus... Będziemy wspominali tę uroczystość w sierpniu. Tam Pan Jezus wszedł z trzema apostołami. Oj, musieli mieć siłę. Tak, to jest taka góra, na którą się wchodzi tak około godziny. O, zobaczcie, tu jest teraz szlak pokazany. Oczywiście w tych czasach taki szlak jest zrobiony, ale w czasach Pana Jezusa to bardzo ciekawe, jaki oni mieli szlak. No, wiesz co, góra się nie zmienia, także przypuszczam, że to nie był jakiś taki... Ale pewnie w gorszym stanie niż teraz, utwierdzona droga. No na pewno nie było, że po asfalcie. Dzisiaj się chodzi po asfalcie na tę górę. No druga góra to jest też oczywiste. Myślę, że większość dzieci tę górę powiedziało. Góra Kalwaria, Golgota. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda to miejsce, w którym Pan Jezus był ukrzyżowany. Jest to miejsce obudowane piękną bazyliką. I tam, jak się przyjrzycie, zachęcam, żebyście podeszli teraz do ekranu bliżej. Tam jest takie niskie miejsce. Żeby dotknąć tego miejsca, gdzie był wbity krzyż, trzeba się bardzo uniżyć. Zobaczcie, tam ludzie stoją w kolejce, żeby dotknąć, chociaż ucałować to miejsce zbawienia. Niezwykłe miejsce. Z wielką czcią tam podchodzimy. I tutaj mamy też symbol trzech krzyży, ponieważ Pan Jezus był ukrzyżowany razem z dwoma mężczyznami, jak pamiętacie na pewno. A więc góra, Golgota, Kalwaria. I trzecia góra, która dzisiaj nam towarzyszy, to jest góra Karmel. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest to góra w Izraelu. Jest Byłaś na tej górze? Byłam na tej górze, tak. Jest tam piękne sanktuarium. Ja na tej górze właśnie nie byłem. No to jeszcze wszystko przed tobą, ojcze Remi, i jeszcze może przed dziećmi, może ktoś kiedyś z was wybierze się tam. I dzisiaj wspominamy Matkę Bożą, która chce być dla nas niezwykłą obroną. Obroną, ochroną, taką tarczą nawet, a ta tarcza okazuje się, że może być bardzo malutka. Ja wam pokażę szkaplerz, który ja noszę. Właśnie góra Karmel jest związana ze szkaplerzem. Nawet chyba Szaruś będzie chciał zobaczyć, wiesz? Szaruś, tak, on jest bardzo zainteresowany dzisiaj wszystkim. Szkaplerz po jednej stronie ma Matkę Bożą, po drugiej Pana Jezusa. I to jest, Matka Boża dała taką obietnicę, że kto nosi szkaplerz, no to będzie szczególnie też pod jej jakby płaszczem. To jest taki płaszcz. A te szkaplerze to są też chyba też, mogą być metalowe, ale mogą być też takie szmaciane, prawda? Przede wszystkim to są szmaciane. Zaraz pokażemy zdjęcie teraz wam, że takiego szmacianego, materiałowego można powiedzieć bardziej, szkaplerza. Poprosimy o to zdjęcie. O, zobaczcie, w ten sposób wygląda. Ja często na basenie widzę, że ktoś taki szkaplerz ma i też takim pływają. I, tak? No, ale to jest tak właśnie obrona, którą dobrze widać, bardzo dobrze widać, jak ktoś go ma, taki szkaplerz. I to jest, że ja proszę Maryję cały czas, żeby mnie chroniła. Ja powiem wam, kochane dzieciaki, że wiele razy doświadczyłam tego, że jestem pod płaszczem Maryi, bo to jest tak. Jak Matka Boża coś mówi, to tak jest po prostu. I to jest cudowne. Ona obiecała swoją obronę do tych, którzy chcą się uciekać pod jej obronę. Więc dzisiaj świętujemy taki moment niezwykły, związany z górą i związany z obietnicą Matki Bożej. Jeszcze z Maryją jest coś takiego, że Maryja nic na siłę, wiecie? Że jak ktoś nie chce być blisko Maryi, to Maryja się nie będzie wtedy narzucała. I wcale się nie gniewa też, no. Matka Boża ma najpiękniejsze serce. Ale jak ktoś się ucieka do Matki Bożej, to ona będzie naprawdę blisko niego i będzie jego obroną. Także
bardzo Was do tego zachęcamy, żebyście codziennie powiedziały coś Matce Bożej, że chcę być z Tobą, że chcę Ciebie słuchać, zaprowadź mnie do Jezusa, żeby codziennie coś powiedzieć do Matki Bożej. Zdrowaś Mario jest taką modlitwą właśnie codzienną do Matki Bożej. Do tego Was bardzo zachęcamy i dzisiaj poprosimy Ciocię Idzę, żeby nauczyła nas pewnych gestów i kroków takich, które zmierzają w kierunku Matki Bożej. A z Maryją zawsze idzie się w kierunku Pana Jezusa. Więc ponieważ poprosimy... Szaruś mówił dzisiaj różaniec, to może zobaczymy, czy on teraz... Nie, chyba już raz powiedział. Słuchajcie, to już... Szaruś... Dlaczego ojciec Remi mówi, że Szaruś mówił różaniec? Ano dlatego, że dzisiaj nie mogliśmy prawie, że zacząć tej wieczorynki, bo Szaruś tak złapał swoimi ząbkami różaniec, który mam tutaj, nie chciał puścić i był naszą wielką radością, że całe stworzenie tak wielbi modli. Boga. Tak, modli Szaruś się. Też. I modlił się po kolei każdym paciorkiem. Każdy paciorek brał w swoje ząbki, więc to było naprawdę cudowne. Szaruś nam pokazał, że warto brać każdy paciorek w swoje ręce, przede wszystkim do swojego serduszka. Szaruś, tu są dzieci. Pozdrów dzieci ładnie, no, noskiem, tak jak umiesz. Ojcze Remi, ty chyba musisz wziąć, bo on u ciebie jakoś lepiej pozdrawia dzieci. Pozdrawiam wszystkie dzieci serdecznie. Pozdrawiam. O, pięknie. Kochane dzieciaki, to przed nami teraz króciutki filmik. Pewna dziewczynka przesyła nam swoje pozdrowienia, można powiedzieć takie wakacyjne trochę, na trzepaku. Obejrzyjmy ten filmik, a potem ja szybko biegnę do cioci Izy, żeby ona nas dzisiaj nauczyła takiej wędrówki do Matki Bożej w pewnej piosence, a potem z Matką Bożą do Pana Jezusa. Zapraszam Was. Pozdrawiam mocny w duchu. Sam wielkie serca, bujaczki. Pa! Ojejku, jaki krótki ten filmik, dobiegłam do ciebie ledwo. Dobrze, że się nie spóźniłaś. Co Iza, wy tam gadaliście? Słuchaj, my chcemy dzisiaj zrobić taką piosenkę, żeby było, że z Matką Bożą idziemy, albo że idziemy do niej, nie wiem, jakiś taki, żebyś ty mogła coś takiego nam dać, że jakiś gest, że się i ręce, i nogi, i całe ciało. A ty już grasz? O! O! Coś, o! Taki rytm dobry. Dobry? Chodzenia. Dobry! No to słuchajcie, jak bardzo dobry, to zaczynamy w tamtą stronę, będziemy klaskać. O! A będziemy później w drugą stronę klaskać i wracamy. O, to na wszystkie strony. Na dwie. Na wszystkie dwie. Na wszystkie dwie. A teraz jest refren. I raz, i dwa. I teraz mamy taką falę i zatrzymujemy się. Jeszcze raz powtórzmy. Fala, fala, fala. Jak tam? Nie wiadomo, o co chodzi. Ja naśladuję, robię wszystko, dobrze. Bo to gdzieś tam ruszymy dzisiaj, widzę. Troszkę ruszymy. No dobrze, to słuchajcie, zaczniemy sobie. Tutaj klaszczemy, to nie będziemy tego za długo ćwiczyć, bo to wszyscy potrafimy klaskać. Chodzi o to, że najpierw w prawą stronę, tak jak my tutaj z ciocią Ingą, na prawą stronę, a później na lewą stronę będziemy klaskać. Wracamy na prawą i później na lewą. A teraz refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się... Tak, a teraz nikt nie wie, dokąd... O, tu jest to pójście. No właśnie. I teraz uwaga, za wolą Twą. Mocno na naszych nogach skrzyżujemy tutaj i mocno, za wolą Twą. Czyli jestem gotowy po prostu w takiej postawie, że idę za Twoją wolą. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i... Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się... Trzy, cztery. Nikt nie wie, dokąd pójdą. Pójdą za wolą Twą. To jeszcze raz refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Trzy, cztery. I nikt dokąd pójdą za wolą Twą. Raz, dwa, trzy i słuchać słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełnić. Będzie trzy razy amen. Amen. I ostatni. Amen. Jeszcze raz powtórzmy amen. Amen. Na amen. Wysokości naszej głowy amen. I nad głową. Bardzo dobrze. Jest jeszcze ostatnia część. Ciociu, powiedz, czy my to zagramy, Adaś, i zaśpiewamy. Do Was jest takie pytanie. Którą? Łaski że, pełna. O, właśnie. Czy my to zagramy? Oczywiście. No dobrze. To będziemy, by nie zagrał. Będziemy pokazywali łaski pełna. Jeszcze raz. Ojej. W prawą stronę. Najpierw otwieram
tak jakby miała talerzyk na dłoni, a później ją odkręcam do środka, no nie wiem czy do środka, w tamtą stronę w każdym razie. I druga rączka. I się spotykają u góry dwie. I teraz mam, mocno otwieram w dół. To jeszcze raz. Łaski pełna, Bogu wierna, Pan z Tobą jest. I jeszcze raz powtarzamy i łaski pełna, Bogu wierna, Pan z Tobą jest. Jest jeszcze jeden moment, to już jest końcówka, jest jeszcze jeden taki moment, w którym utworze zatrzymujemy się i każdy będzie zachęcony przeze mnie do tego, żeby pomyśleć sobie, w jaki sposób chce stanąć, zatrzymać się w tym utworze, żeby posłuchać Pana Boga. Niektórzy to robią, że tu jestem gotowy, jakby pokazywali, że na całym świecie tu, Panie Jezu, ja Ciebie słucham. Niektórzy nastawiają swoje ucho, niektórzy otwierają swoje dłonie, niektórzy składają swoje dłonie. To pomyślcie, zobaczycie ten moment na pewno, tak żebyście też zatrzymali się razem z nami. To zaczynamy od klaskania, a później refren jest bardzo prosty. Tu robimy taką falę i otwieramy nad głową. Później będziemy szli i słuchali. Na górę, prawda? Karmel. Wchodzimy sobie na jakąś górę. Ja nie wiem, czy bym weszła, bo... Tutaj słuchamy i trzy razy mamy. Zatrzymujemy się, że chcemy pełnić wolę Boga Ojca. No to jesteśmy gotowi, to zaśpiewajmy z wielką radością. Ojej, słuchajcie, to z Matką Bożą wędrujemy dzisiaj na górę Karmel. Chcemy być pod płaszczem Matki Bożej. Maryjo. Maryjo, Matko mojego wezwania, zmieniamy stronę. Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem. Idąc. I wracamy. Czynić wszystko, co powie mi Jezus. Miłować Jego wolę. I lewa. A wszystko inne ze względu Uwaga, na Niego samego. Refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha. Fala i otwieramy. Się. Idziemy. Nikt nie wie, dokąd pójdą. Zatrzymaj. Refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Idziemy. Nikt nie wie, dokąd pójdą. Zatrzymamy. Za wolą Twą. Słuchać. Klaszczemy. Słuchać słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełnić. Druga strona. Amen. 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 I na prawo. Słuchać słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełnić. Amen. 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 Refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Idę. Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą. Raz, dwa, trzy i tak refren. Jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Idziemy. Nikt nie wie, dokąd czy możemy pójdą zrobić słuchać słowa? Za wolą Twą. Słuchać słowa. Słuchać słowa całym sercem w Duchu Świętym je. Uwaga, trzy razy amen. 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 No i teraz posłuchaj tak jak chcesz. Słuchać słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełnić. Trzy razy amen. 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 I refren. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Idziemy. Nikt nie wie, dokąd pójdą. Stop. Za raz, dwa, trzy i bo refren. Tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Idziemy. Nikt nie wie, dokąd pójdą. Za wolą Twą. No i łaski pełna. Łaski pełna. Łaski pełna. W prawą stronę. Łaski pełna, Bogu wierna, Pan z Tobą jest. Refren. Bo
Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą twą, bo tak jest z tymi, którzy z ducha, bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą twą. Jestem? Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Poszło. Słuchajcie, kochane dzieciaki, w ogóle... Trzeba iść się kąpać. Prawie, ale ja wam coś chcę przypomnieć. Wiecie, kto tutaj najbardziej działa w tym programie? Bóg. I dzisiaj najbardziej zadziałał, moim zdaniem, Duch Boży przez Izę. Ponieważ dzisiaj zaśpiewaliśmy w tej piosence dwa razy drugą zwrotkę. Słuchać Boga całym sercem. I ja sobie tak myślę... że ja to jeszcze raz powtórzę, bo Duch Boży chce, żebyśmy to usłyszeli, że słuchanie Boga jest bardzo ważne. Zarówno w takiej dynamice, czyli że idę pod górę, słucham i chcę słuchać Pana Boga w całym dniu, który jest na przykład, jesteście może teraz na Mazurach, albo w domu, albo nad morzem, albo w górach, wszędzie słuchamy. Ale też jest moment, że słuchamy Go tak. Wszystko jest mniej ważne od ciszy. Więc uczmy się słuchać Pana Jezusa i w hałasie, bo to jest możliwe czasem, a nawet potrzebne i konieczne, i w wielkiej ciszy. Także Iza, dzisiaj przez Ciebie piąteczka. Duch Boży naprawdę podkreślił coś bardzo ważnego. Ja się w ogóle temu nie dziwię, bo Matka Boża, którą dzisiaj wspominamy z Góry Karmel, to jest ta, która najpiękniej słuchała. No po prostu słuchała, czy to szła w góry. Ojcze Remi, widzę, że Ty już chcesz do nas dołączyć, zapraszamy Cię. Czy Ty zauważyłeś, co dzisiaj Pan Bóg podkreślił? Wspaniałe. No, słuchanie, Matka Boża jest słuchającą, przede wszystkim jest słuchającą. Najpierw słucha. Więc Matka Boża dzisiaj, ona tak potrafi, wydobyła z tego odcinka przez Izę coś bardzo ważnego. Słuchanie Boga, naprawdę. Super. Pierwsze co, jestem zachwycona. Jak Matka Boża pojawia się w Biblii, to jest słuchanie. No, to dlatego słucha. Ona to wydobyła. Pomodlimy się teraz? Tak, jak najbardziej. Chcemy się pomodlić dzisiaj do Maryi. Proponuję, ponieważ ona jest naszą królową i panią, proponuję, żebyśmy uklękli i w domach, i tutaj też klękamy gdziekolwiek, przy łóżku, czy przed wizerunkiem Matki Bożej, jak macie taki wizerunek. I chcemy teraz powiedzieć wprost do Maryi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Maryjo, strzeż naszych domów, tak jak strzeżesz z Góry Karmel i tak jak mamy wizerunek Matki Bożej, Twój na naszych piersiach, medalikach. Chcemy, Maryjo, żebyś strzegła naszych domów, strzegła naszych ojców, nasze mamy, nasze rodzeństwo, nas. Prosimy Cię o Twoją ochronę, o Twoją opiekę, aby żadne nieszczęście nie przydarzyło się nam. Chcemy Cię też prosić, Maryjo, żebyś w naszych relacjach tak wszystko robiła, że będziemy umieli być dla siebie mili, wyrozumiali, że będziemy umieli się kochać, patrzeć serdecznie na siebie. Oddajemy się, Maryjo, w Twoje ręce. W Twoje ręce. Ja też chcę Ciebie prosić, Matko Boża, abyś takich właśnie interwencji, jak dzisiaj w odcinku zrobiłaś, abyś robiła bardzo dużo w naszym życiu i byśmy umieli je zauważać, że Ty naprawdę chcesz wydobywać pewne bardzo ważne rzeczy w naszej codzienności. Dziękuję Ci za to, Maryjo, i naucz nas to dostrzegać. Dziękujemy Ci, Maryjo. Ty jesteś naszą mamą, naprawdę jesteś naszą mamą. Tak jak mamy mamy, które nas mocno kochają, tak Ty jesteś tą, która nas mocno kocha. I dlatego w Twoim ręku wszystko. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A jak Wam się czasami nie chce powiedzieć różańca w sobotę wieczorem razem z nami, i drugiej, czwartej dziesiątki po angielsku, to sobie pomyślcie o wejściu na górę. Trzeba na górę wejść, czasem wtedy to jest to uklęknięcie, że się zmobilizuje wieczorkiem i razem powiem różaniec. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pozostańmy w Królestwie Maryi.
Bogu niech będą dzięki. Ja jeszcze jedną rzecz. Dzieciaki, chodźcie tu bliżej. Chodźcie, przybliżcie się. Słuchajcie, ja mam dla was jeszcze bardzo ważną jedną rzecz odnośnie gór. Ja lubię chodzić po górach i odkryłam kiedyś, że nie ma szansy wejść na wysoką górę, jak nie ma obok przyjaciół. Nie ma szansy. W ogóle. I nie ma też w sumie szansy wejść na takie góry codzienne, czyli że chce mi się uczyć, albo że będę trochę lepsza, jak nie ma wokół przyjaciół. I w ogóle nie byłoby tego przepięknego królestwa, gdyby tu nie było wielu przyjaciół. Więc dzisiaj Matce Bożej podziękujcie za swoich przyjaciół i pamiętajcie, że przyjaciel to jest naprawdę skarb. Tak jest. Prawda? Niezwykły skarb. Tak jest, to jest niezwykły skarb. Ojcze Remi, podasz mi jeszcze, ja tylko podam ogłoszonka dwa małe, ale pamiętajcie, że na górę życia naszego to z przyjaciółmi tylko, reszta to nie wejdzie się, nie ma szans. Kochane dzieciaki, na jutro wygodne krzesełko przygotujcie, jakąś dobrą herbatkę albo soczek, bo jutro odsłuchacie sobie bajki o Ignacym i drogocennym skarbie. A tym skarbem jest, by mi się wymsknęło, oj, by mi się wymsknęło. Nie mogę powiedzieć, bo musicie wysłuchać jutro tego. A dzisiejszy konkurs jest taki. Wymień trzy ważne góry dla Pana Jezusa albo dla Matki Bożej. Myśmy dzisiaj wymienili trzy góry. A mogą być też inne? Mogą być inne. Bo w Biblii jest dużo, dużo więcej gór. Tylko niech ojciec nic nie podpowiada teraz. Trzy ważne góry w komentarzu, przypominam. A Oliwna to też jest góra? Cii, nic, ale ojcze, no nie podpowiadamy. Chyba ojciec was za bardzo kocha i trochę podpowiada. Kochane dzieciaki, więc trzy ważne góry, a jutro wysłuchujemy sobie o Ignacym i drogocennym skarbie. Ciekawe, co to za skarb będzie, zobaczymy. Widzimy się jutro, teraz przepiękne filmiki z wami. Do zobaczenia. I losowanie na mszy świętej. W niedzielę, jak zawsze w wakacje. Pa, pa!